To, co mówiłeś wcześniej o butach, to było dobre. I nie miałbym nic przeciwko, gdybyś co pewien czas zwracał uwagę na tego typu rzeczy. A teraz idź do Jacka, do biura pocztowego. On będzie twoim nowym szefem. A nie ty? Nie, pracujesz w innym dziale. Dziękuję. Tu masz wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Dziękuję. Pracowałeś kiedyś w biurze pocztowym? Nie, ale założę się, że ciekawe dla zajęcia. Dlaczego to dla mnie robisz? Potraktuj to jako prezent. Arturze, przyszła twoja siostra Marta. Nie przeszkadzaj mi, Marta. Jestem zajęty. Powiedz jej, żeby przyszła później. Ciągle zbywam twoją rodzinę. Oni już mnie nienawidzą. Dobrze, poproś ją. Słucham, Marto. Nie przeszkadzałabym ci w pracy, gdybyśmy chociaż raz na jakiś czas spędzili razem niedzielę. Naprawdę potrzebuję twojej pomocy. Jak myślisz, jakie miejsce będzie najlepsze na imprezę urodzinową taty? Jakiego taty? Mojego? Twojego? Naszego taty, Arturze! Przepraszam, spieszę się na spotkanie. Powiedz mi jeszcze, jaki to będzie dzień? Urodziny ojca wypadają w najbliższy piątek, 21 grudnia. Tak jak w zeszłym roku i we wszystkie inne poprzednie lata. Niedobrze. Wiesz co, mam wtedy spotkanie branżowe, mam bardzo ważnych klientów. Zróbmy urodziny ojca w sobotę. Czy ty nie rozumiesz, że to są jego 60. urodziny i nie możemy ich przełożyć z powodu twojego spotkania branżowego? Przepraszam cię, spieszę się. A więc masz siostrę. Co mówiłeś? Nie słyszysz mnie? Przepraszam, jestem dzisiaj jakiś nieswój. Kim jesteś? Sam czasami nie wiem. Ale pójdziesz na przyjęcie taty, prawda? Chyba nie chcesz tego zlekceważyć. Wpadnę tam na chwilę. Taki mam plan. Dobry wieczór. Dopiero co uśpiłam Mikołaja. Co nowego? Miki był dziś jakiś rozkojarzony i ciągle o ciebie pytał. A co u ciebie? Miałeś udany dzień? Pracowity. Ale spytałam, czy miałeś udany dzień. A ja odpowiedziałem, że pracowity. Wszystkie twoje dni są pracowite, dlatego mimo wszystko pytam, czy był udany. Nie przeszkadzaj mi, czytam pocztę. Artur, rozmawiaj ze mną. Co chcesz wiedzieć? Boję się, że nie masz na nic czasu. Nie martw się, wszystko mam pod kontrolą. Wiesz co? Zrobiłam ci kolację. Nie jestem głodny, jadłem z kolegami z pracy. Mogłeś mi o tym wcześniej powiedzieć. Mój Boże, przykro mi, że zrobiłaś tę cholerną kolację. Z reguły jest z dziećmi. Czy możesz przestać krzyczeć? Obudzisz dzieci. Nie, nie uciszę się.
A zresztą nie rób problemu. Chyba nie czekałaś z kolacją na mnie. Ale dziś poczekałam. I o 23 będziesz jeść kolację, a potem narzekać, że jesteś za gruba. Wybacz, nie zamierzam tego słuchać. Przepraszam, miałem ciężki dzień. Ty zawsze masz takie dni. Ty nawet nie słyszysz, że woła cię nasze dziecko. Nigdy się nim nie zajmowałeś. Nawet przez jeden dzień. Nie nakarmiłeś go? Nie zmieniłeś pieluchy? Kiedy do ciebie biegł, musiałam go zatrzymywać. Bo trzeba wysłać maila albo odebrać telefon. Myślisz, że siedzę cały dzień przy biurku i zbijam bąki? Robię wszystko, żeby było wam dobrze. Ale niczego ze sobą nie godzisz. Stawiasz jedno ponad drugie. Nie mogę być w dwóch miejscach naraz. Artur, życie nie polega na pracy, ale na życiu. Musimy zacząć żyć razem, inaczej to wszystko nie ma sensu. Chciałam ci przypomnieć, że jutro nasza córka ma bardzo ważny występ w szkole. Liczy na to, że ją obejrzysz. Obiecuję. Powiedz mi, dlaczego z naszych domów wieje chłód? W dotyku klamek mieszka tylko lód, a ludzi bliskich zamiast czułych słów łączy tylko ten sam klucz. Powiedz mi, dlaczego ojciec z synem obcy są? Mijają się jak cienie, w oczach mają wosk. A kiedyś tyle serca, tyle czułych słów. Dzisiaj tylko ten sam klucz. Jak najczulsza dłoń, dla siebie takie obce, żadnych czułych słów, co je łączy, ten sam klucz. Bo nie. Cieszymy się miłością, która cudza jest. Grzejemy siebie w blasku, w ogniach mocnych świec. A nam przez gardło w domu nie chcą przejść zwykłe słowa. Kocham cię. Kocham, kocham cię. Zwykłe słowa. Kocham, kocham cię. A nam przez gardło nie chcą przejść. Kocham, kocham cię. Słowa kocham cię. Kocham, kocham cię. Przez gardło nie chcą przejść. Kocham, kocham cię. Nie, 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 nie. Kocham, kocham. Yeah.
Arturze, spotkałam tego młodego człowieka na dole i zaczęliśmy rozmawiać. Muszę przyznać, że jest on bardzo dobrym i szybkim pracownikiem. Panie wiceprezes, to nowy pracownik biura pocztowego. Zatrudniłem go wczoraj. Lubię sprawnych pracowników, a ty jak widać do nich należysz. Dziękuję pani wiceprezes. Proszę patrzeć spoufalanie się, ale uważam, że ma pani bardzo ładne buty. Pan zresztą też. Jak masz na imię? Jestem Ludwik. A ja jestem Alfred. Miło mi. Wiesz? Mam wrażenie, że gdzieś cię już widziałem. Z pewnością. Do wczoraj siedziałem przed drzwiami tego budynku, a Artur dał mi pracę w waszej firmie. Co? Artur? Ty dałeś pracę żebrakowi?